Wszystko, co nas łączy. Radio Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Pani Maria Pucz, wicemar rejonu Trockiego z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, jest dzisiaj gościem rozmowy Dnia Radia Wilno. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Wilno. W ubiegłym tygodniu odbyła się w Sejmie narada w sprawie przyszłości Palacu Tyszkiewiczu w Landwarowie. Na posiedzeniu Sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury to Pani reprezentowała stronę samorządową. Co będzie z Palacem, Pani Mer? Zapadły jakieś decyzje? Decyzji żadnych nie zapadło. W tym roku w 10 lutego mer samorządu rejonu trockiego Edyta Rudylenie zwróciła się z pismem do rządu Republiki Litewskiej i Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej z powodu zachowania dworu gospodarczego palacu w Lentwerowie. Otrzymano odpowiedź z Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej, że przejęcie dworu jest nieznośnie obciążenie finansowe. To takie same pytanie zadajemy sobie to jak może znieść te obciążenie finansowe samorząd przy tak niedużym y, finansowaniu i swym budżecie? Odbyło, odbył się Komitet Oświaty i Kultury w Sejmie Republiki Litewskiej i słyszę, że każde ministerstwo ma jakieś zastrzeżenie do samorządu, ale powstaje pytanie, jak musimy doglądać prywatny budynek, na którym y, ten temat i skończyliśmy? Więc będą kolejne spotkania i zapewne jakaś decyzja w najbliższej przyszłości zapadnie. Na pewno. Mamy nadzieję, że decyzja będzie przychylna i samorządu, i mieszkańcom rejonu. Polscy radni w rejonie trockim stoją m.in. na straży polskiego szkolnictwa. W samorządzie Rejonu truckiego. Polskie szkoły w Rejonie truckim były niejednokrotnie zagrożone, ostatnio w latach 2013-2014. Jak się ma sytuacja obecnie? Jak wiemy, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia w Republice Litewskiej zamknięto kilkadziesięć polskich szkół. Władze państwa rozprawiły się częścią polskich szkół początkowych i podstawowych. Obecnie są zamykane szkoły średnie pod pretekstem malejącej liczby uczniów i konieczności oszczędności w oświecie. Obecnie w rejonie trockim jest cztery szkoły w polskim języku nauczania, które kształcą ponad 500 y, uczniów, y, z nich 123 dzieci w wieku przedszkolnym i w ciągu ostatnich trzech lat y, naprawdę były to takie ciężkie drogi. Na naszej oświacie w rejonie. Część szkół zmieniła swój status, ale no, mamy z czego jeszcze i pocieszyć się, bo dwie szkoły średnie zostały akredytowane i mają status gimnazjum, a mianowicie to gimnazjum Hendryka Sienkiewicza w Lentwarowie. Tak samo. I y, szkoła w, w, w średnia w Trokach ma status gimnazjum. W 2015 roku mieliśmy ważne wydarzenie dla społeczności polskiej i szkolnej, gdyż w tych szkołach odbyły się uroczystości inauguracji. Obecnie ubiegamy się o status gimnazjum w Szkole Średniej w Polukniu. Rok 2015 dla Szkoły Średniej w Polukniu w rejonie trockim był rokiem jubileuszowym związanym ze stuleciem oświaty polskiej w tej miejscowości. Cieszy ten fakt, że dzięki naszej wspólnej współpracy polska oświata w rejonie trockim istnieje i kształci młode pokolenia. Wierzy Pani, że uzyska akredytację Szkoła w Polukniu? Tylko wiara nam dopomoże. pomoże. Wierzymy bardzo mocno i gorąco wierzymy. To dobrze, pozostaje Pani optymistką. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, z jakiej dziedziny odpowiada Pani w samorządzie? Jestem odpowiedzialna za dziedziny oświaty, kultury i działkę socjalną. I jak się układa współpraca z partnerami? Jesteśmy w koalicji rządzącej z partnerami Sojuszu Liberalów i Konserwatystów Chrześcijańskich. Pracujemy na wzajemnej współpracy, uczciwości i toczy się praca bardzo dobrze. Czyli na razie jest dobrze. W kwietniu tego roku na kolejną kadencję została Pani jednogłośnie wybrana na prezesa Trockiego Rejonowego Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Obiecała Pani nadal pracować dla dobra mieszkańców. Jakie cele stawia przed sobą szyfowa partii w rejonie Trockim? No, jesteśmy zawsze dla pomocy i pracujemy dla dobra mieszkańców rejonu. Pracowałam i będę pracować tylko dla dobra naszych mieszkańców rejonu i mam nadzieję, że to uda się, a jako Cel w pracy to mam, żeby prowadzić uczciwą politykę, sumienną, żeby opierała się zawsze, żeby głos był mieszkańców zawsze słyszany. Wiem, że bardzo dużo mają problemów, ale staramy się jakoś rozwiązać razem z, z pomocą naszych sojuszników i naszych partnerów. Niedawno w, w Trokach zorganizowano Dni Alani. Przed kilkoma tygodniami złożyła pani wizytę w Turcji. Kiedy samorząd nawiązał współpracę z Turcją? Jak przybiega i jakie przynosi efekty? No Liania jest jedną jako prowincją Antalii jest to duże miasto, które udało się zwiedzić razem z radnymi samorządu. Na przeciągu 10 lat współpracujemy z Lenią. W 2006 roku została podpisana umowa o współpracy. W tym roku mieliśmy jubileusz, gdzie w sposób wyjątkowy od 2 do 5 czerwca Былло sięвенто органавае sta лято 2016. Miejsce tutaj miało zapoznać się, znaczy mieszkańcy mogli zapoznać się z kulturą aliani, z tradycjami, z kuchnią alianską, turecką. Mieszkańcy i goście trok mieli okazję skosztować różnych smakolików i nabyć obrazy ręcznego wykonania. Z jedwabiu. oczywiście, zapoznać się z tańcem. Gościliśmy ponad. Ponad 50-osobową delegację wraz z polami folklorystycznymi, jak derwisze i muzyka stradowa. Przewodniczył delegacji miasta Alanie, sam mer Adam Murat mm. Yücel, jak nasz zaprzejaźniony przyjaciel Nurkan Sazmas. I to by była współpraca w dziedzinie kultury. Czy są jeszcze jakieś dziedziny, w jakich współpracują samorządy? Tak, jeszcze mamy w, w, współpracę e, o wymianie e, dzieci. To nasz, e, każdego roku nasze dzieci wyjeżdżają na kolonię, do, e, do Aleni. I w tym roku również? W tym roku już była ta, taka grupa. To skorzystali e, dzieci z szkoły z Lentwarowa i z Wrócili przez Tak. Rozumiem, że samorząd ma oczywiście jeszcze innych partnerów, na pewno też w Polsce. Tak, mamy współpracujemy z Gminą Giżyckiem i współpracujemy z Miastem Giżyckiem. Udało się podać kilka projektów na fundusze europejskie. Ubiegamy się z miastem i gminą, a także mamy partnera z Malborka, jest to. Już dawno zaprzejeźnione miasta partnerskie z Malborkiem w ubiegłym roku będziemy mieć 20 lat współpracy. Są jakieś wspólne projekty, czy to jest najczęściej wymiana młodzieży, kultura? A najczęściej, najczęściej wymiana młodzieży i kultura. Czyli w tym roku dzieci z polskich szkół w Trokach również, z samorządu truskiego również pojadą do Polski? W ramach współpracy. Tak, z partnerami. Każde, jak i każdego roku wyjeżdżamy i nie tylko e, pomiędzy partnerami, a jeszcze zaprzejeźnione e, są szkoły z innymi szkolami z, mają nawiązane kontakty. Więc pracy jest sporo Pani ma jakieś plany na urlop? No, jak wiemy, że marzę bardzo o urlopie, wiedząc, że marzenia spełniają się, to mam nadzieję, że i moje marzenie spełni się. W najbliższym czasie planuję wyjechać na kilka dni nad morze i spędzić tam pomysłowo czas wolny, ale jak wiemy, że będzie tego urlopu brakowało, bo mamy znowu przed sobą wybory do Sejmu Republiki Litewskiej i musimy dużo popracować i wierzymy, że e, tylko pracą osiągniemy dobre wyniki. Tego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że gościem audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno była dziś pani Maria Pucz, wice rejonu trockiego, szefowa trockiego rejonowego oddziału akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Beata Naniewicz, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnej audycji Rozmowa Dnia już jutro o godzinie 9.30. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa Dnia o sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka, z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30. Wszystko co nas łączy.